Do Wałbrzycha przyjechało już około 500 uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. 200 osób znajduje się pod naszą właściwie bezpośrednią opieką. Umieściliśmy ich w kwaterach, w miejscach noclegowych, zapewniamy żywność, zapewniamy środki pozwalające na codzienne, w miarę normalne życie. 300 osób znalazło schronienie i opiekę u rodzin bliskich. Apeluję, aby wszystkie osoby, które z powodu wojny w Ukrainie znalazły się w Wałbrzychu, rejestrowały swój przyjazd tutaj i pobyt w naszym mieście w punkcie kontrolnym, rejestracyjnym, czy też w punkcie, który jest dedykowany temu, żeby pomagać wszystkim uchodźcom. Punkt znajduje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Kilińskiego. Uchodźcy uzyskają tam pomoc w zakwaterowaniu, znalezieniu pracy, znalezieniu opieki nad dziećmi. Cały czas są również zbierane dary dla uchodźców. Zbieramy oczywiście jak najbardziej dary, czy też wszystkie inne formy donacji na rzecz tych, którzy zostali w Ukrainie i tych, którzy również potrzebują pomocy już po przybyciu do Polski. Potrzebujemy przede wszystkim dla tych, którzy zostali w Ukrainie, dla żołnierzy, dla ludności cywilnej, potrzebujemy żywności. Jeszcze raz powtarzam, potrzebujemy produkty spożywcze, które będą mogły dłużej być ważne do spożycia, a więc produkty suche, takie, które po prostu nie ulegną szybkiemu zniszczeniu. Żywność, żywność, żywność. Potrzebne są środki higieniczne, potrzebne są również plecaki czy mundury. Zbiórkę uruchomiła również grupa Arminius, agencja pracy zatrudniającej pracowników z Ukrainy. Potrzebne są konkretne rzeczy i konkretne leki. Listę znajdziesz na portalu wałbrzych24.com. Pierwszy transport z darami dla ogarniętej wojną Ukrainy wyjechał już z Wałbrzycha. Trafią do miasta partnerskiego Borysławia. Transport zorganizował InPost. Z kolei do Wałbrzycha przyjechał transport darów z Niemiec. Staramy się już przygotować na możliwe następne grupy uchodźców. Jeszcze raz apel. Prosimy rejestrować w całodobowym punkcie rejestracyjnym, który jest zlokalizowany do godziny 15 fizycznie przy ulicy Kilińskiego w MOPS-ie, a później telefonicznie również w Straży Miejskiej. Staramy się całą dobę pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.